Cześć, witam was Kondzio w kolejnym odcinku Middle Shadow of Mordor. No i zobaczcie, oczywiście na początek, armię Saurona, już wyczyściłem sobie wszystkich wodzów. Nie mają już swoich kumpli w zastawie. I teraz możemy się zająć właśnie tym i będziemy po kolei wszystkich eliminować. Zaczynamy tą misję egzekutor i mamy Piguga Złotego Zęba. This war chief will try to prove himself against the legends of your blade. Dokonaj egzekucji 5 razy. W walce lub po powaleniu. Dobra, mamy 5 egzekucji do wykonania, to i tak będzie trzeba walczyć. Tylko że musimy akurat tych, nad którymi jest kropeczka. A, to trochę utrudnienie. Dobra, spróbujemy z tymi. Ten już się spalił. A, no to widzicie, to nie jest takie łatwe. Ale jednego się udało. Pięknie. Dobra, i gdzie mamy kolejnych? Tutaj jest jeden. Ach, nie tego. Tamten już zginął niestety. To nie, jeszcze jest. Tak, straciłem kombinację. A jak tak zrobię? To też może być, w porządku. Czyli wystarczy go powalić. Tego zabiłem. Znowu go zabiłem. Co jest z tym ostrzem, Talion? Za mocno bijesz. No, tutaj jest... Pełno zjary. No ciekawe, trudne to. O, tam mamy pełno. 4 kropeczki. Jak nie tego. Szkoda. Ale będziemy próbować tutaj. Myślę, że tu szybko nabijemy ten nożnik. Udało się? Nie, chyba nie tego. Ach, już go miałem. Na chwilę się wycofamy. Zjemy jakiś kąsek. No widzicie. Nawet żeby dojść do tego wodza nie jest tak łatwo. Ach, tego zabiłem. Ach, szkoda. Nie da się tutaj wycelować w danego przeciwnika, niestety. Jeśli chodzi o egzekucję.
Ale tutaj już ich sporo jest teraz. Znowu wyrwałem. Dobra, idziemy się uleczyć. Tu jest ten. Tam trochę ich przerzedzimy. Kolejni. Tu jest jeden. Zabiłem go, tak? Znowu nie tego. No nie wiem, jak tutaj walczyć z nimi. Tutaj jest, widzę trzy kropeczki, ale jest za dużo tych innych, żeby ładnie wyłowić. Pozbędziemy się. Ale dostałem. Musimy coś zjeść, nie ma mowy z nimi walczyć teraz. Fajnie by było trochę wyeliminować innych. Ich tu jest tak wielu, że na pewno nie wyłowię tego jednego. Mogli zrobić, że losowo pięciu. To jest teraz zbyt trudne moim zdaniem. Idziemy po grzybka. Dobra, gdzie jest jakiś? Tutaj mamy jednego, a może tego mi się uda. Znowu go zabiłem. Bardzo trudne to jest jednak. Spróbujemy jeszcze tego. Dobra. Uda się? Dobra, trzeci. Tutaj jesteście. Wow, tu zaraz zginę. Uciekamy stąd. Znowu coś do jedzenia muszę zabrać. Wypuścimy to zwierzę zaraz. Ale trudne nam dali tutaj zadanie, moim zdaniem. Tu jest dwóch. Gdzieś jeszcze? Nie, musimy tych. Ale go wyeliminuję.
O, to inny się pojawi, dobra. Nie jest tak źle. Wow. O, tutaj jesteś, dobra. Może ciebie mi się uda. Naprawdę nie wiem. Bo ja jakoś dziwnie gram. Czwarty. Jeszcze jeden. Już 10 minut walczymy z nimi. Gdzie jest tam? Kurczę, już go miałem. Widzieliście to? Co by tu O, tam mamy jednego. Tak sobie stoi samotnie. Nie, nie samotnie. Jednak nie. Tam mamy jeszcze dwóch. Okej, może nich. No i jeszcze tutaj kowal. Dobra, uda się chyba. Jest, wreszcie. Pigup. I teraz jeszcze pokonać takiego wodza nam zostało. Dobra, zobaczymy, na co jest wrażliwy, oczywiście. Ten. Ranią go wybuchy i techniki bojowe. Nie można strzelać. Ma jeszcze kuszę do tego. No dobra. Już mnie wyhaczył. Kurczę, przydałoby się. Myślę, że przydałyby się te elfie strzały, ale... Tylko do wybuchów. Do wywoływania. Tutaj będzie gdzieś, do góry? Powinna być. A, nie widzę. Dobra, jestem. I mamy. I teraz możemy się bawić trochę w podpalanie. O, pięknie, pięknie. Połowy życia nie ma. Chodźcie jeszcze tutaj do ogniska, bracia. Chodź, chodź. Kurczę, nie mam strzał. Ale one są potrzebne. Dobra,
Tam jest do góry, świetnie, albo tutaj jeszcze. Wybuchło? Nie, jeszcze nie. Dobra, powodzu. Rewelacja. 15 minut nam to zajęło, ale już trzeci zabity. Bardzo fajnie, weźmiemy sobie tą runę i jeszcze tutaj mamy tego kapitana. Czy on będzie stawiał opór? Czy uciekł? Chyba ucieka. Dobra, to nie będziemy mu przeszkadzać. Przydadzą mi się trochę elfie strzały. Myślę, że to będzie taki krótszy odcinek. I będziemy sobie kolejnego wodza już ubijać w kolejnym. Także myślę, że było ciekawie. Naprawdę trudne było z tymi egzekucjami tak 5 razy do danych orków. Myślę, że trochę tutaj przesadzili, ale ważne, że się udało. Także myślę, że to będzie na tyle w tym odcinku. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz i do zobaczenia następnym razem. Cześć! A jeszcze mamy strach przed karogarami, ale to już nas nie dotyczy, także jeszcze raz, do zobaczenia.